Stanisław i Krystyna. Wiecznie na rybach. Czemu nigdy nie są razem? No, sprawa jest prosta. Kryśka chodzi własnymi ścieżkami. Za tym pije tylko piwo. A Stanisław chodzi własnymi ścieżkami. I tylko whisky. Ale... cholera go wiem. Może kiedyś w jakiejś knajpie na siebie dojdę. Ostatnio żeśmy wędkowali tutaj na spławik, polujemy na różne drapieżniki, między innymi szczupaka. Muszę powiedzieć, że mi się to bardzo, ale to bardzo spodobało. I dzisiaj właśnie pójdziemy między innymi właśnie na tego szczupaka. Zobaczymy, co nam się uda zobaczyć. Jest to akwen Jezioro Bestii. Jakie tutaj są rybki? Po pierwsze macie tak. Brzana, leszcz, trotka, kleń, karp pospolity, węgorz, okoń europejski, karp du, karp koi, karp golec, karp lustrzeń, szczupak pospolity, waga maksymalna 23 kg z kawałkiem, płotka, wzdręga, lin, sum, waga maksymalna prawie 5 dych, sandacz, czyli ostatnio zapałem prawie, niewiele brakowało, byłoby prawie, sandacz ponad 11 kg. Jezioro Bestii, bardzo fajny akwen, który pamiętam jak wyszedł, to nie robił na mnie takiego wrażenia. Teraz tak, żeby pójść tam... na ten akwen wybieramy sobie pogodę. My dzisiaj weźmiemy sobie pogodę dynamiczną. Na razie będziemy łowili tak i południe. Te ostatnio sprawdzałem warunki i te warunki mi się tutaj na tą chwilę podobają. Zapraszam na mniej więcej 20 minut do 25 minut podróży ze Stanisławem razem z rybą. Jaka dzisiaj będzie ryba? Być może szczupak. Lecimy. Jesteśmy na akwenie, mapa. Stoimy tutaj, tutaj macie kilka teleportów. My na razie będziemy starali się... Czekajcie, niech się zastanowię. My będziemy się starali na tym chyba miejscu na razie lądować. Tak, będziemy się starali na tym miejscu lądować i będziemy starali się na razie tutaj łowić, gdzie i ostatnio trzepnąłem. Dlatego, że jestem ciekawy, jaki tutaj duży sum może być. Jaki tutaj może być duży szczupak, będziemy łowili generalnie na razie na spławik. Ale oczywiście w pewnym momencie pewno wystawię gruntówki i spróbuję na grunta, ale na razie na spławik. Bardzo on mi się spodobał, a jak wiecie, Stanisław, Krystyna łowią ryby z pasji, a nie na wagę. Także tutaj jedna wędka idealnie mi pasuje. I do tego jeszcze, jeżeli dobrze działa. Spławik mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo tutaj spodobał. Ustanę sobie tak, żeby mógł wygodnie, czekajcie, o, coś takiego. Ustanę sobie tu. No dobrze. Na razie nie Kryśka sobie dobrze pozycję wybierze. Tutaj mi przeszkadza ten kamień chyba. Mamy założoną rybkę. Szafa gra. Weźmy technikę rzutu taką. Chyba wędkę mam dobrą, mam nadzieję. Czekaj. Pokaż wyposażenie. Makrela. Stynka. Nie. To nie o to nam chodzi. My musimy wybrać inny zestaw. To jest ten zestaw. I teraz będziemy mieli spławik i płotkę. Tak, czyli ta wędka nam jest potrzebna. I mamy teraz już to, co być należało. Spławik, haczyk numer 2, bo to jest bardzo ważne. Inaczej nie założy się tutaj żywca. I spróbujmy tak gdzieś rzucić mniej więcej tu. Jeżeli chodzi o rzucenie na spławik, trzeba bardzo szybko naciągnąć żyłkę, przygotować hamulec, to co ważne. Zauważyłem tutaj, że na spławik można spartolić zacięcia. Naprawdę tutaj sam się jeszcze uczę, bo tą gierkę, jak wiemy, graliśmy kiedyś na starym kanale, w sumie i sporo nawet, jak dobrze pamiętam. O! Jak za wcześnie, jak ryba miała to w paszczy! I to właśnie miałem do powiedzenia. Był tam dosyć spory szczupak. Wydawało mi się, że zacięcie jest dobre. Jak widzieliście, jeszcze nie. I muszę powiedzieć, że właśnie mimo tego, że dosyć sporo w to grałem, to właśnie te zacięcia partole tutaj, czyli gubię się i czasami nie zatnę tak, jakby to miało być. Było widać ładnego szczupaka, który brał tego żywca w mordę. Jaki mamy grunt? Niewielki. No i niech będzie taki dobry, niech będzie tak. Było widać dużego szczupaka, który no, był dosyć spory, ale jednak spartoliłem zacięcie. Tutaj się gubię trochę z tym spławikiem, jeżeli chodzi o to zacięcie, a bardzo mi się to spodobało. Kiedyś właśnie na tym starym kanale, mówię, żeśmy dosyć sporo tego grali, ale jednak spławika nie grałem. Grałem bardzo, bardzo mało, no i są braki, no są braki, zgadzam się. Coś bierze, zobaczcie, jakaś falka się przy spławiku pokazała. No dobra, postaramy się teraz zaciąć. Kryśka, jest spier. Jest partol tego. Bardzo, ale to bardzo tu emocjonujące, muszę powiedzieć, jest ten spławik tutaj. Podobny jak w Rusku mi bierze. No. Działa grunt. Wszystko działa tutaj dobrze z tym spławikiem.
Niektóre ryby właśnie naprawdę nie tak proste jest namierzyć w ogóle na ten spławik. Trzeba trochę kombinować. Bardzo mi się podoba tutaj łapanie tego szczupaka tutaj. Ta walka może być świetna. No ale jak widzieliście, tam ten szczupak, ten pierwszy wziął naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. No ale te zacięcie. Wydawało się, że ryba już ma to w gębie, nie? Muszę to dobrze poćwiczyć. Muszę się do tego przyzwyczaić. Mój mózg musi to wszystko wkleić sobie, żebym to dobrze miał wbite do łba. Grunt to jest prościzna, to tam jest, to nawet postawiłby dziadka 102-letniego, nawet 120-letniego i powiedział, tnij, będzie ciął, będzie dobrze. Nawet babcia. Nawet starsza jeszcze babcia. Albo prababcia jeszcze starsza, to 140 lat na przykład. To jest naprawdę bardzo, bardzo prosta sprawa, ale spławik, zresztą spławik w wielu grach jest trudny. No, Russian Fishing to jest strasznie trudny. Fishing Planet, bo tam on zadygocze już w lewo ucieka, bo w prawo widać, że on lata i trzeba ciąć. To jest prościzna. W Professional Fishing to znowu patrzy się na żyłkę. Na spławik się tak nie operuje, patrzy się na żyłkę. Jak żyłka się naciągnie, to od razu się tnie. Żyłka jest waszym wyznacznikiem. No, ale też się można pomylić, prawdę mówiąc. Ale patrzy się na to, nie? Ale tutaj jest naprawdę trudny. Trudny, jak w wrusku, prawie bym powiedział. Zauważyłem jakąś płetwę blisko płynącą, ale zniknęła mi pod wodą. Spławik cały czas się kręci, kręci. Nie, ten szczupak, szkoda, on był ładny. No ale... Zwiał. Zwiał. Pobawimy się być może jeszcze z gruntem. To taki odcinek, nasze spotkanie, bo zamierzam tych odcinków tutaj z tego akwenu bestii trochę trzepnąć. Tak, trochę będziemy się spotykać, będziemy starali się też złapać coś większego, a ja poza tym będę się na ten spławik uczył, czyli główna nasza sprawa, bynajmniej przez dłuższy okres na tym akwenie, to spławik i jego testujemy, jego uczymy się tutaj, bo to jest taka inna sprawa, a on jest naprawdę trudny. Później jeszcze po zacięciu dochodzi do walki, dlatego że tutaj, jak wiecie, to walka to nie jest wcale taka prosta. Ryba bardzo łatwo może się zerwać. Pomysły tutaj, jakie mieli twórcy do tej gierki, są mocne. Tylko teraz, żeby oni to wszystko połączyli odpowiednio z Bassmasterem i dopracowali. O, ładny sandacz, patrzcie. Mam. No, teraz niby wszystko dobrze zrobiłem, nie? No, teraz niby do... Ale to trzeba... To i tak jeszcze spartole. Ja muszę się tego poduczyć po prostu, tego spławika. Dobra, holuję. I ten akwen bestia teraz może być tak fenem, na którym tutaj grzmotne trochę, no, czasu, roboty. Także tutaj połączenie tych kilku spraw i to może być naprawdę świetna gierka. Tylko zaraz. Pamiętajcie o tym, to są gry płatne. Ja zawsze przypominam, bo tutaj naprawdę staram się też tym graczom, którzy się chcą nauczyć przygód z rybą w grach wędkarskich, którzy jak ostatnio ktoś do mnie pisał też, że na rybie to był jakimś kijem starym, nie wiem, co to był za kij, jakiś bambuska. A tak to łowi w grach, całe szczęście są. No i bardzo dobrze, gratuluję. Pozdrawiam. A teraz najważniejsze. Wyrwać sandacza, położyć go na talerz. Znaczy upieczonego. No taki nawet ten sandacz. Ten sandacz nam nie zagraża, on pływa też ładnie koło nas, czyli żyłki nie luzuje, co by spowodowało jakieś zerwanie. Mamy tutaj też bardzo, bardzo mocną żyłkę na szczupaka, także ten sandacz nas może dupę pocałować. Nie zagraża, ale jeżeli by luzował odpowiednio, to mógłby się zerwać. Tylko, że my tutaj generalnie staramy się tą wędkę tak manewrować, trzymać. No, on pływa też bardzo prosto i... No i w dupę nas może pocałować, tak, zgadza się. Tylko nie za często. 7,20. O, panie, to ładny, nie? 7,20 to całkiem. No dobra, bierzemy tego sandacza. Tego szczupaka mi szkoda, ale tak jak mówię, no tutaj ja muszę, ten spławik, to muszę naprawdę go trochę nad nim posiedzieć i tyle. Teraz tak, pamiętajmy, wrzucamy to do wody. Od razu naciąganie musimy, czyli przestawiam na tempo kręcenie na 2. Hamulec zmniejszam. Tutaj można sobie zrobić coś takiego. Nie trzeba, ale można. Do czego to służy? Generalnie do prowadzenia przynęt spinningowych. Rzućcie prawo, lewa wtedy tam, gdzie jakieś ruchy robicie i tak dalej. Ale też to się zacina łatwiej.
Ale nie trzeba. Jest to bardzo fajny pomysł. Wtedy macie taki kontakt z wędką. Czujecie tą niby rybę. Mi się ten system podoba i bardzo to fajnie działa. Ale to też zależy, nie? Tutaj można stać... Cholera. No. Ja się zacząłem bawić, a tutaj sum, co? No dobra. Oczywiście teraz należałoby sprawdzać tutaj inne warunki pogodowe, co na tym akwenie bestii i będziemy testować. Znaczy, w ogóle spławik będzie naszym teraz numerem jeden w tej grze. Tak, tu nie ma dużo akwenów, pamiętajcie o tym. Jest to gierka tak wydana. Ja pamiętam na starym kanale ją dostałem od twórców wtedy, bo to duży kanał wtedy był, no to dostałem ją za darmo. Przed czasem już obgrałem ją. Widziałem, że to jest gierka, która ma potencjał dla pewnej grupy. Ona nie będzie raczej rozwijana, tak zrobili o tyle, co mieli zrobić. Ale ona nie była też droga i ona dzisiaj jest bardzo przyjemna. Ona też bardzo ładnie wygląda. No, bardzo ładnie wygląda. Na konsoli nie pamiętam, czy ona ma 60 klatek, bo ja grałem wtedy na PS4 Pro, a teraz większość gra na PS5 albo na Xboxie Series X, nie wiem, nie powiem. Mam na playce ją, czyli mógłbym ją ładować, ale nie wiem, nie powiem. Tutaj ma 60 klatek, ona na PC-cie. My gramy w Ultra 2K na maksa, ale ona i w 4K, na moim PC-cie to ona i w 4K chodzi. A w moim PC-cie wszystko chodzi w 4K, ale te najnowsze tytuły już ten rok zabiję z tymi kartami, przerąbali. No i dlatego ja zrezygnowałem na razie z grania w 4K, z tego mojego ulubionego monitora, gram na 2K, aby po prostu często nie skakać z monitora na monitor, bo mi się to odechciało. Leniwy jestem po prostu. Cum niewielki, ponad 15 kilo, ale jebnął blisko. Zaraz. Ale ja miałem szczupaki łapać. No dobra. Odcinki mniej więcej z tego akwenu będziemy starali się tutaj kombinować, tak mniej więcej myślę, właśnie 20 minut. Będziemy starali się coś tutaj co chwilę łapać, zaczynamy za każdym razem, może być coś innego. Teraz znowu tak, szybko poprawić wszystko, naciągnąć i być gotowym do zacięcia. Jak widzieliście, ja tu zacząłem latać z kamerą i prawdę mówiąc tamtego suma, żeśmy ledwo zacięli. Oczywiście... Czy to jest dobre miejsce na suma? Nie wiem, ale dwa razy wziął. Trzeba by teraz kombinować z głębszym gruntem. Tak, ale ja nie chcę na razie suma. Ja chcę na razie szczupaka. Sum to jest tak jakby w tym momencie dla mnie coś niechcianego. Po prostu pierze, a ja go nie chcę. Chciałem szczupaka dużego. I ten pierwszy to był. Było widać ryj szczupaka potężny. No, jak duży? Nie wiem, ale ostatnio widziałem pewnego sprzedawcę w sklepie warzywnym i też miał taką dużą twarz. Ale, no cholera, a tamty był duży facet, no duży był, 180 kilo, gdzieś coś takiego. No w każdym razie duży był ten szczupak, ale nie wiem w sumie jaki duży. W tym miejscu pływa też węgorz, należałoby to sprawdzić, ale na razie widać, że generalnie tutaj sandacze się kręcą, nie? I tak to wygląda. Jak duży tutaj grunt można dać na ten spławik? Nie wiem, muszę to zobaczyć, bo tego dobrze nie pamiętam. Jaki tutaj maksymalny można dać grunt? Też do rzutów, bo rzuty mogą być spartolone. To są spławiki chyba stałe na szpuli. Nie wiem, one nie przepływanki są. Czekaj, coś tam... Chyba coś bierze, bo widzę jak... Widać ogon, widzicie? Widać było płetwę przy tym, ale... Ale odpłynął. Pobrał i odpłynął. A teraz płetwy nie widzę. To jest fajny bajer. Ja wam mówię, że to jak przyjrzycie się na różne aspekty tej gierki, to znajdziecie naprawdę bardzo pozytywne niektóre rzeczy. Czy w tej grze, czy w Bassmasterze, czy Fishing SimWorld. Fishing SimWorld akurat jest pierwszą z tych i on taki jeszcze niedopracowany, ale on ma piękne miejscówki. Fakt, 30 klatek. Ale miejscówki, które tam są, zaspokoją wasz good Vanguard. Pamiętajcie o tym. No i... Ufcie ryby. Dobrze, ta płetwa, którą widziałem, to fajny smaczek. Nie rozpoznałem, co to jest. Wydawało mi się dosyć spora płetwa. Ale wcześniej widziałem sandacza. Teraz jaki to był... Sandacz duży? No sandacz duży nie był. Co? Ta płetwa wyglądała na dosyć sporą rybę. No i teraz bądź mądry. Co to takiego było? No cały czas coś tam podgryza niby. Grunt mamy cały czas niewielki, ale zaczniemy kombinować też z gruntem... Patrz, widzicie? I tu nie jestem ciągle, widzicie? Wydawało się, że jest dobrze, nie? Cholera, a jednak nie. No dobra, to w takim razie tak, proponuję na razie... Damy większy grunt. Pół metra, nie? Damy większy grunt, pół metra. Szkoda, że spartoliłem to. Nie wiem, co to było. Rzucimy teraz jakoś tak bliżej.
Od razu trzeba naciągnąć żyłkę, przygotować się do zacięcia. Ale znowu, jak jest grunt głęboko, to nie widzę płetwy. Do dupy taka robota. No, no dobra, poczekajmy teraz z tym gruntem. Coś bym jeszcze chciał złapać. Naprawdę będę się tego spławika uczył. Będę się też starał na ten spławik... Sandacze dalej tu krążą. Na ten spławik będę się starał też nie łowić bez nagrywania, żebym tego nie opanował. Bo inaczej to opanuję. Tak, opanuję to sam, przysiądę się, tak jak ja potrafię grać 15 godzin ciągiem, prześpię się znowu 15 godzin ciągiem i opanuję to, no żeby nie wiem co. Także na razie będę starał się tego bez nagrywania Krystyny ani Staśka na akwen nie wpuszczać. Akwen, bestia! Listopad, rok 2022. Pamiętajcie, niedługo święta i Sylwester. Kto pije, ten pije. Ale co pije? No, to jest dobre pytanie. Na razie dzisiaj sandaczowo idzie kolejny sandacz. Ta walka naprawdę nie jest taka prosta, bo ten sandacz jest tutaj akurat, on jest mały na nasz sprzęt, nie? Dobrze zacięta ryba, ten paseczek, widzicie, zielony jest na maksa, ja hamulec mam odpowiednio. Jeżeli ryba, widzę, że luzuje żyłkę, to wędkę do tyłu ją wygnę. Trzeba uważać, że teraz macie haczyk nadwyrężony, to jak będziecie zbyt długo to mieli, to ryba zacznie wam systematycznie wyginać sprzęt, niszczyć i, że tak powiem, spadnie. Ten sandacz ma, nie wiem, 6 kilo, tak na oko, może 7. Ale ładny, co? Nawet chyba nie ma 5 kilo, chyba tak. No, 6 kilo. 6 kilo dostałem też jakoś trofkę. Dla tych, co się interesują w grach też, jak gry powinny wyglądać, pokażę wam od razu, bo ostatnio też zacząłem wam różne rzeczy pokazywać tego rodzaju. Ja w tym momencie gram na monitorze tym, rozdzielczość taka. Ta rozdzielczość do pecetów jest najlepsza. Jeżeli wasze pecety tą rozdzielczość ciągną na wysokie z ultra, albo ultra tylko, albo no chociaż wysokie, to tu wasz pecet daje radę, znaczy wygląda zdecydowanie ta gierka lepiej niż na konsola. Konsole nie są w stanie tego wyciągnąć. Czyli jeżeli gracie na 2K, na ultra, to tutaj naprawdę macie jakość gigantyczną. 4K, ja też gram na 4K, ale w tym momencie te karty 4000, które wyszły, zabiły sprawę. Twórcy przestali optymalizować tylko pod nowe karty i ostatnio widziałem, chyba tam też chwalą tego Spidermana nowego, a one chodzą w zasadzie tylko ta nowa karta, tylko te nowe karty ją ciągną, a tak to grają ludzie na ziemi, jak latają w 30 klatkach, to jest niegrywalne. Ale grają. Prawda, grają, no niektórzy grają w 30 klatkach i to się nie da tam grać. Ale nie w każdym razie to jest jakoś, jeżeli macie na maksa, to naprawdę wasz PC jest rewelacyjny, tutaj spokojnie. Tylko pamiętajcie o tym, że po roku, dwóch będzie za słabe. Ja też muszę teraz przestawić. Na razie mój na taką jakość to jest ultra, ale te najnowsze gierki, no niektóre, no to się nie kupuje, bo to jest bez sensu, one są źle zoptymalizowane, ale generalnie na 2K ultra to ja jeszcze mogę jechać spokojnie. Dlatego teraz muszę kupić kartę 4000 lub 5000 poczekać. Ja prawdopodobnie chcę poczekać na 5000 kartę, bo ja mam 3000 serii i one jeszcze na gwarancji mam. Także tutaj mi się nie opyla. Gram na ultra i odsetek ekranu jeszcze daje na 124. Pewno dałbym jeszcze radę wyżej, ale tutaj tak zostawiłem, niech tak będzie, bo nagrywanie to nagrywanie i klatek macie 60. Także tak to wygląda. Gierka wygląda bardzo ładnie i my złapiemy, dlatego że wygląda bardzo ładnie, jeszcze jedną rybę. Jaką? Nie wiem, ale wam powiem, że jednak zrezygnuję z tego rzutu i spodobało mi się, że widzę tą płetwę. Ja dam grunt najmniejszy, jaki jest. 10 cm, poczekaj. Czy ja będę widział płetwę? Rzucę bardzo blisko. Gdzieś tu. O, coś takiego. Kuźwa, ta płetwa, taki ogromny szczupak, jakbym zobaczył. O Jezu, to bym wtedy... Czekaj, naciągnąć, hamulec od razu ustawić. Grunt 10, czyli w zasadzie rybkę można powiedzieć, że prawie widać, jak zwisa z haczyka, nie? No to dobrze działa. No ale czy weźmie? No tak, tak, na taki mały grunt to... Biorą ryby normalnie. Szczupak lubi powierzchniówkę. On tutaj siedzi, ten pierwszy, on tak ładnie wziął i taki był naprawdę piękny, duży, że mi zaczęły paznokcie rosnąć mocniej, nie? Bo to taki duży szczupak o poranku, od razu jeb, gitara. No ale poczekajmy. Nie za długo, bo dzisiaj mundial. Generalnie nie będę dużo oglądał tego mundialu, bo jakoś nie jestem za nim tutaj, ale coś poglądam, no.
Na pewno dzisiaj coś zobaczy. Trzeba się przygotować na mundial. Ależ bestia! Czekaj, ja hamulec zmniejszę. Kurwa. Jak ona ucieka. To chyba jest trofka. Znaczy na pewno trofka. To może być lepiej niż trofka. Tylko, żebym ja to dobrze zaciął. Krąży. Cholera, hamulec bardzo mało. 14. Wiecie, że tu nie można chodzić z wędką, tak jak Fishing Planet albo w Professional Fishing, albo w Russian Fishing. Tu nie można chodzić. Czy to dobrze? Tak. Tutaj tak, żeby było utrudnienie. Oni mają inne utrudnienia, tamte gierki, te ma inne. Patrzcie, ten szczupak ciągle krąży. To jest spory szczupak, to jest trofka, ale czy jaka? Legendarny to nie jest. Mam go! Mam, skur... Dobra, teraz zaczynamy walkę. Jaki duży? Nie wiem, ale zacięła Kryśka bardzo, bardzo dobrze. Ale to chyba 20 kilo nie ma chyba przekroczone. Tak mi się wydaje, chociaż pierwsze wrażenie było moje takie, że on jest ogromny, ale... Nie. No ale ładnie. I tak. Oczywiście teraz najważniejsza sprawa to kontrolować to, co robi się z wędką. Nie dać mu za bardzo uciec, bo jeżeli ucieknie za bardzo, to będzie problem później, bo tam pójdzie za te takie wysepki po lewej stronie. No i za mocno nie walnąć hamulca, bo będzie też haczyk tak wyrężony dosyć szybko i też spadnie. Ona teraz potrzeba teraz trochę tą rybę zmęczyć, ale najlepiej, żeby nie dać jej odejść za daleko, żeby ona się męczyła tutaj bliżej, bo naprawdę później może być problem. Tutaj łowicie z brzegu, co innego jak z łódki. Ta walka tutaj jest fajna, a jakbyście dali jeszcze cieńszą żyłkę, to łatwo jest przegrać, bo tutaj zobaczcie ta wysepka, która jest po lewej stronie. Ja muszę tak zrobić, żeby on za tą wyspę... Chociaż ostatnio mi poszedł jeden. Dałem go rady. Umiejętnie on jakoś się tak puścił, ale czasami może być problem. Trzeba zrezygnować, po prostu nie wyrwiecie tej ryby. Ta rybka jest ładna, ale myśmy na początku ją ładnie zatrzymali. Nie jest to gigant całkowicie. W pierwszym myśleniu, to będzie naprawdę potwór, ale to... Nie. 18 kilo, 17 kilo, tak mi się wydaje, no. Ale zobaczymy. Na razie pływa ryba blisko. Kryśka umiejętnie zatrzymała tą rybę tutaj blisko. Nie ma co wpadać w panikę. Teraz robić swoje. W sumie to bym coś zjadł. Na rybach jak się stoi, to człowiek głodnieje. Też mi się tak wydaje. W tej grze kołowrotkiem kręcimy generalnie cały czas. Tak, to jest taka gra, tutaj jest tak, ale musimy umiejętnie, ważna sprawa, manewry wędką i hamulcem, dlatego, że właśnie ona może, no, może właśnie doprowadzić do zmęczenia materiału haczykowego, no i będzie po balu. To jest bardzo ważne. No i jeżeli są właśnie takie pułapki, jak tutaj ta wysepka, to absolutnie pod żadnym pozorem nie dopuścić, żeby ona poszła za tą wyspę. A jeżeli już pójdzie, no to tak umiejętnie manewrować. Czasami się też luzuje hamulec. Na 5 na przykład, bardzo nisko, żeby ona odeszła od tego miejsca, gdzie przysiadła. Żeby nie poszła sobie w długą. No to wszystko wymaga trochę tak kombinowania. No. Czasem tak, trzeba patrzeć, co ryba robi. Ta na razie wygląda, że jest ok. Mamy ją w zasadzie w garści, tylko trzeba ją... trzymać na dystans. Ona się powoli coraz bardziej męczy. Tutaj macie pokazane też, jak ona nurkuje. Czasami widać na 2 metry schodzi. Czasami idzie pod powierzchnię. Ona się powoli już męczy. Mi się wydaje, że już za chwilę będzie w siatce. Generalnie te akweny bardzo ładnie wyglądają wschód i zachód słońca, nie? Jak słońce tak staje. Ja muszę sprawdzić, właśnie sprawdzimy, czy w tym miejscu bierze o wschodzie, o zachodzie słońca i co bierze. Oczywiście na razie na spławik łowimy drapieżniki, bo to mnie zainteresowało głównie. No ale weźmiemy się też na przykład za lina, weźmiemy się za leszcza, za płoć może. A czemu nie? Płotka dobre, sam zjadł teraz chętnie. Takie smażone płotki, rewelacyjna sprawa, nie? No będzie dłużej niż myślałem. Ja go już tutaj tak podmęczyłem trochę, ale on cały czas próbuje, jednak teraz wybrał kierunek tej wyspy i cały czas go pcha w stronę tej wyspy. No ale on już nie ma siły tego hamulca naszego tak zedrzeć. Już jednak kilka minut żeśmy go podmęczyli. On za chwilę powinien paść trupem i być nasz. Są takie miejsca w tej gierce, a Fishing Simulator chyba bardziej
że może się zaryglować. Jest nasz. I będzie problem. Nie, 16-17 kilo. Myślałem, że więcej, tak w pierwszym spostrzeżeniu. No, prawie 17 kilo. To i tak nie jest źle. Pamiętajcie o tym. To kuźwa nie jest źle. To być piękny szczupak. To być szczupak, który od razu... Każdy wędkarz mówi, to moja ryba. To... Czekajcie, muszę sobie zdjęcie zrobić. Jak ładna ryba, to robię zdjęcie. Ikonki wam czasami robię. Z tych zdjęć, co właśnie robię. Tak to wygląda. Szczupak, waga prawie 17 kg. Bierzemy tą rybkę sobie. I w zasadzie na dzisiaj zakończymy. Ale zanim zakończymy, to jeszcze jedna rzecz. Jak tutaj wygląda zachód słońca w tym oto miejscu? Bo to możemy zrobić zawsze na mapie, będąc. Nie musimy wracać do menu. I to jest te piękno. To jest ta moc. To jest coś, co wygląda świetnie. Ale pamiętajcie to, co ostatnio też postanowiłem, bo czytam różne właśnie komentarze w różnych też miejscach od niektórych graczy, że to jest moc ultrowa. W grach, żeby zobaczyć moc, no to ultra. Jak widzieliście, zjechałem teraz w liście takie mocno i coś mi klatki jebły. Tam może być. No, tak coś tam się jakiś wydarzył. Cykl. Generalnie, żeby zobaczyć tą moc, to musi być niby PC na ultra albo konsola nowej generacji. To być Krystyna. To być jej wędka. Jej żółta koszulka jest znana nawet w Tajwanie. I na Filipinach. Pozdrowienia z Filipin.